Wróciła wreszcie do debaty publicznej osoba, za którą przyznam, bardzo, bardzo się stęskniłem. Pani Maja Ostaszewska, aktorka znana nie tyle z aktorstwa, co z tego, że zawsze była w pierwszej linii wszystkich antypisowskich akcji. Czy chodziło o obronę dzików, czy wiewiórek, czy bananów, czy czegokolwiek innego. Każdy protest, no co będę Państwu mówił, wszyscy znacie panią Maję. I nagle gdzieś tam te wszystkie protesty się skończyły. Źli ludzie mówili, że panią Ostaszewską spacyfikowali producenci seriali i reklamodawcy, którzy zapowiedzieli jej, że jeżeli będzie dalej zarabiać na opinie osoby, jakby to powiedzieć, bardziej emocjonalnej niż rozsądnej, to będzie się źle kojarzyć, w związku z czym przynosić obciach ich markom. No i w związku z tym miała dlatego pani Maja zaprzestać swojej działalności, która tyle radości przynosiła przecież nie tylko mnie, ale i przede wszystkim tym wszystkim, którym chciała zaszkodzić. Bo wszyscy wiemy, że dla tej władzy już właściwie ostatnim, jedynym atutem, jaki jej pozostał, jest taka właśnie, a nie inna opozycja i tacy właśnie, a nie inni celebryci. No i władza, jak wiemy, jest w kłopotach i pani Maja też dołączyła do grona tych, którzy postanowili ją ratować. Co prawda nie udała się na granicę, nic tam nie skakała, ale udzieliła wywiadu w tygodniku Polityka, gdzie opowiadała o tym, jak jest straszliwie się czuje poniżona, że musi mieszkać w kraju, którego funkcjonariuszka jakaś z orłem na czapce miała pić wodę na oczach spragnionych uciekinierów wojennych, którym nie dała tej wody, tylko sama wypiła i jeszcze resztkę na ziemię wylała. Nie mam pojęcia, skąd pani Maja wytrzasnęła tę opowieść, ale sądzę, że w mediach białoruskich wiele tego jest podrukowane. Nie warto oczywiście wchodzić w meritum sprawy, w to, że ci ludzie, którzy cierpią na granicy, cierpią tak naprawdę właśnie dlatego, że robią wszystko, żeby nie wpaść w ręce Polaków. Ci, którzy wpadną w ręce Polaków, są owszem pojeni, okrywani, odprowadzani do specjalnych ośrodków, ale potem wydalani z kraju, a w każdym razie już nie mogą pojechać do Niemiec, nawet jeżeli tu złożą papiery, to wtedy do Niemiec, a przecież oni nie chcą tutaj. Więc no cóż, użyłem tego porównania, że to tak jakby włamywacz, który próbował wejść do domu przez lufcik, przez strych, spadł z dachu, skręcił sobie kark i naprawdę tylko skończony idiota albo człowiek krańcowo nieuczciwy intelektualnie może sugerować, że właściciel domu jest temu winien, że nie zostawił otwartego szeroko okna, tylko ten biedny włamywacz musiał po dachu łazić i taki koniec go spotkał. Ale z panią Mają nie ma sensu dyskutować, panią Maję trzeba obserwować. Znaczy, co ona tam w tym wywiadzie mówi, co jest najważniejsze? Powiada prowadząca wywiad, można, mimo że to jest w druku, to można niemal usłyszeć w tym pytaniu taką ironię. No ale przecież ci ludzie to jest, powiada tygodnik Polityka, to jest tajna broń w rękach Łukaszenki, to nie są ludzie, to jest siła żywa, którą rzuca tam Putin z Łukaszenką na naszą granicę. Coś w tym duchu, nie cytuję dosłownie, ale takie to. Nie? I co odpowiada na to pani Ostaszewska? Ona odpowiada tak. Gdybym ja oglądała TVP i media pisowskie czytała, to być może dałabym się do tego przekonać. Ale na szczęście ja oglądam nasze media. A tu w naszych mediach, no też nie mówi tak dosłownie, ale taki jest sens tej wypowiedzi. W każdym razie ona obcuje tylko z takimi mediami, gdzie to jest przedstawione w taki sposób, jaki jej pasuje. To znaczy, że to nie są ludzie z Konga, Gwinei, Bóg wie skąd z całego świata, Jordanii, Iraku, zewsząd, tylko nie z Afganistanu. Nie, to są biedni uciekinierzy przed wojną, którzy... Nie są to dla niej ludzie, którzy kryją się po lasach, żeby polskie straże ominąć, spotkać się z tym przewodnikiem, którego tam mafia przysłała, bo oni po kilkanaście tysięcy euro zapłacili za to, żeby po przejściu polskiej granicy ten przewodnik ich przeprowadził bezpiecznie do Niemiec. Nie, dla pani Mai ona nie chce o tym wiedzieć. Ona będzie obcować tylko z takimi mediami,
w których ci ludzie są z Afganistanu, są dziećmi, kobietami uciekającymi przed wojną i błagają nieczułych, wstrętnych pisowców polskich o pomoc, a ta wstrętna Polska, że niby taka chrześcijańska i w ogóle niby cierpiąca i w swej historii, a taka nieczuła, taka wredna. Krótko mówiąc, to co psychologia nazywa odmową wiedzy. Ten wywiad z panią Ostaszewską, sama postać pani Ostaszewskiej jest niesamowitym przykładem tego, że ci ludzie chcą żyć w takim świecie, który oni sobie sami budują. Oni być może wiedzą nawet, że gdzieś tam w głębi głowy, że ta propaganda, którą chłoną łapczywie, nażerają się, żeby się podbudować emocjonalnie, żeby bardziej w nich ta nienawiść kipiała, jest fałszywa. Ale potrzebują jej. Dlaczego jej potrzebują? To jest też ciekawym przykładem koleżanka pani Maji Ostaszewskiej, pani Krystyna Janda. Ona też ostatnio się wypowiedziała i co ciekawe, wypowiedziała się nie o pisowcach. Tym razem, chociaż dla niej to zdaje się to samo, tym razem wypowiedziała się o antyszczepionkowcach. Że powinno się im zakazać, że nie powinni do pracy chodzić w ogóle, że i tak dalej. No cały ten dyskurs szczucia i judzenia. Czyli widać, po co potrzebują takiego paliwa, o którym mówi pani Ostaszewska, otwarcie przyznając się do odmowy wiedzy, że ona nie chce znać prawdy, ona chce swoją prawdę znać, taka, która ją emocjonalnie nakręca. Po co ją ma nakręcać? Bo ci ludzie nie potrafią żyć bez pogardy. Wracam do takiej wielokrotnie tu cytowanej definicji świętej pamięci Jerzego Dobrowolskiego, który pisał o elitach późnego PRL-u, ale to przecież wciąż te same elity, że są to ludzie zdolni jedynie do naprzemiennego odczuwania strachu i pogardy. Kiedy mają to poczucie, że wygrywają, to wtedy mówią nam, że wymrzecie jak dinozaury, wiocha, starsi, gorzej wykształceni z małych miejscowości. A kiedy nagle ten świat im się spod niebo na głowę wali, ziemia spod nóg usuwa, ten świat zaczyna zaprzeczać ich przekonaniu, że są najlepsi, najwyżsi i wszyscy ich podziwiają, to wtedy uruchamia się ta druga faza tego afektywnego dwubiegunowego cyklu, czyli pogarda. I to jest nieważne, czy to jest pogarda dlatego, że słuchasz disco polo, czy że grillujesz. Polska grilla i disco polo. Nigdzie na świecie grilla. Amerykanie nie grillują, nie? Ale Polacy grill to jest taki symbol teraz, że grillują, że klaszczą w samolocie, że sandały noszą do skarpet, że sobie stawiają parawany na plaży. Wszystko, cokolwiek jest powodem, byle tylko złapać to i krzyknąć tak gardzę tą chłotą. Na przykład, że się nie szczepi, albo że głosuje na tego, albo że 500+ bierze. I czyste emocje w tym wszystkim widać. I to jest w jakiś sposób piękne. Muszę Państwu powiedzieć, że ten wywiad z Mają Ostaszewską przypomniał mi taki film, bardzo poruszający dokument o ludziach, którzy oszukują i ludziach, którzy są oszukiwani w internecie na romanse. Gdzieś tam w Afryce siedzi młody człowiek, ma przed sobą wiele laptopów, wybiera zdjęcia ładnych kobiet i przystojnych mężczyzn z sieci i na czatach z Europejkami, Europejczykami, Amerykanami tworzy świetne ten dla ludzi o talencie literackim. Tworzy historię. Ja jestem tutaj żołnierzem, który walczy w Afganistanie, a ty kim jesteś? Szukam bratniej duszy i gdzieś tam potem obiecuję ślub, że przyjedzie, tylko przyleci, ale wiesz, potrzebuję gdzieś tam dolarów. Ci biedni faceci, którzy myślą, że poznali dziewczynę swego życia przez internet, albo te biedne kobiety płacą pieniądze, oczywiście oszust nie przychodzi. Dlaczego mi się to skojarzyło? Bo w tym filmie, o którym mówię, oni zdemaskowali jednego z takich oszustów, pokazali kobiecie ze Szwajcarii bodajże, że to jest gość młody, nic nie mający wspólnego z tą postacią, w której ona się zakochała, który dla niej wirtualnie stworzył w internecie, się gdzieś tam właśnie z jakiegoś afrykańskiego kraju, który ją bezczelnie okrada z pieniędzy. I ta kobieta ze smutkiem to wszystko przyjęła, ale potem okazało się, że ona dalej pisywała do tego faceta i dalej mu pieniądze wysyłała. No i ci twórcy filmu już zupełnie nie wiedzą, ale po co? Myśmy pani pokazali, że ta postać nie istnieje. Ale powiedziała tak, ale on tak pięknie pisze,
Ja to tak, ja wiem, że to jest nieprawda, ale film oglądam, to też wiem, że to jest nieprawda i pieniądze płacę za oglądanie filmu. Więc on tak pięknie pisze, że mnie kocha, takie mi przypie komplementy, tak mi daje takie poczucie dowartościowania, że ja wiem, że to jest nieprawda, ale płacę mu tam tych parę dolarów regularnie, żeby te listy przysyłał. Nie rozumieją państwo, dlaczego mi się to z Mają Ostaszewską skojarzyło. No trudno mi jest to jakoś lepiej wyjaśnić. A może nie ma potrzeby. Takie skojarzenie po prostu. Mądre, głupie. Nieważne. Skojarzenie.